Pamiętacie, jak przed wynalezieniem internetu wszyscy myśleliśmy, że przyczyną głupoty jest słaby dostęp do informacji? Myliliśmy się. A w dzisiejszym odcinku API i Lintery, biurko na ratunek, zaczynamy. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 2 sierpnia 2022. Jest strasznie ciepło. Całą sobotę padało, niedzielę już było bardzo ciepło, a dzisiaj to już jest znowu masakrycznie. Dlatego piję wodę. Przecież to jest taka pseudo-lemoniada: z, po prostu woda z cytryną i limonką. No i zaczynamy odcinek. Naszym pierwszym materiałem jest coś, co trochę błędnie nazwałem, a mianowicie jest to artykuł o Linterach. Ale nie są to typowe lintery. Oryginalnie jak myślałem, że to są lintery poświęcone do API, ale tak naprawdę to jest bardziej do dokumentacji. O co chodzi? Powiedzmy, że trzymamy nasze dokumentacje jako markdown czy jakieś inne rzeczy. I no w wypadku dokumentacji są writing guide, style guide jak w wypadku wszystkiego innego, jak w wypadku Kodu. Są rzeczy, które wiadomo są bardzo proste, jak na przykład jak się pisze nazwę firmy, że GitHub z dużym H, a nie GitHub z małym H. I są rozbudowane kobyły ale Microsoft Writing Style Guide, który podobno dalej jest bardzo popularnym stylem, mimo że już ma prawie 30 lat, jeśli dobrze liczę? Tak, prawie 30 lat. Oczywiście jest ciągle aktualizowany, ale on no, um, um, się jest ogromną kobyłą. I każda firma ma swoje starguidy, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że no, pamiętanie tego wszystkiego jest trudne. Nie jest wcale takie proste. Te star starguidy bardzo dużo dają. Bardzo dużo dają możliwości, bardzo dużo umożliwiają. Ale no, wszystkie ich pilnowanie jest ciężkie. Podobne jak w naszym kodzie. Wiadomo, z czasem się wszystkiego nauczymy, ale też nie wszystkiego musimy zawsze pamiętać. Więc jest narzędzie, które się nazywa Vail. Valve, eh, vale. przepraszam, Valve to jest od Steama herbaty. I Val, vale jest właśnie takim open sourceowym narzędziem z Command Line, który właśnie pozwala nam pracować na dokumentach typu Markdown, AsciiDoc i jakichś innych rzeczach. I je lintować. Powiem szczerze, bardzo ciekawa rzecz, jakby dał radę też współjąc z Notion albo Kodom to już byłoby kompletnie super. O, Luisek sobie przeszedł. Ciekawe, czy się położy, bo ma nowe leże u mnie pod biurkiem, czy będzie chciał wyjść na balkon. Chyba chce iść na balkon, więc muszę przesunąć krzesło, żeby go wypuścić. Więc, mamy przygodę. Okej. Okay. Luisek przeszedł i możemy kontynuować odcinek. No więc... Bardzo ciekawy pomysł. Muszę się z nim jeszcze pobawić. Co mi się najbardziej spodobało, ma rozszerzenie oczywiście do Visual Studio Code, bo cenie ma rozszerzenia do Visual Studio Code. E, jako, że od czasu do czasu piszę artykuły na zlecenie, myślę, żeby z tym się pobawić kiedyś dokładnie. Może nawet zrobię z tego jakiś filmik, ale na razie to wszystko na ten temat. Jak, za, jak macie do czynienia z jakimś pisaniem dokumentacji, może wam się przydać. Naszym drugim artykułem jest y, historia życia. Autor opisuje trochę sytuację, jak biurko z tak standing desk ocalił jego karierę. O co chodzi? Zrobię tutaj duże streszczenie. Autor opowiada o tym, jak to był w miarę aktywnym na studiach, później jak już przeszedł na chyba wyższego poziomu studia. Ja nie do końca kojarzę tych studiów amerykańskich, więc ciężko mi powiedzieć, jaki to poziom. Tu już on tak dużo się nie poruszał, bo mieszkał daleko od reszty znajomych, że nawet jego znajomi śmieli się i nazywali go Hermit 1000, czyli po prostu takie połączenie słowa e, e, odludek i no, Terminator 1000. E, no on właśnie opowiada, że wtedy zaczęły się już mu trochę problemy zdrowotne, zwłaszcza jak już zaczął później iść dalej, i że jest jednym z niższych przypadków, gdzie faktycznie Google poprawnie zdiagnozowało jego problem. Oczywiście to nie był aż tak rozwinięty problem, jak Google stawiało. I tak naprawdę to, co mu dużo pomogło, to standing desk. Na początku takie, wiadomo, domowe roboty, a później faktyczne. I co mówi, że tak naprawdę najważniejsze, jest, że mimo że nie stoi cały czas przy tym standing desku, to że fakt, że ciągle zmienia pozycję, to wstaje, to siada i tak dalej pomaga. Tak samo mówi o tym, że wszystko, co nie jest mu natychmiast potrzebne, jest daleko odbiórka: długopisy, słuchawki i tak dalej, żeby po prostu wymusić jak najwięcej zmiany pozycji ruchu. Jeśli pamiętacie, Kiedyś mieliśmy odcinek o takim fajnym krześle, które właśnie było ergonomiczne, a niekoniecznie było wygodne, po to, żeby wymusić na nas te ruchy, Ja ostatnio muszę, mam w planie poeksperymentować trochę, żeby ustawić sobie timer i po prostu co jakiś czas, żeby mi pikał, że zmieni pozycję, bo mimo, że mam standing desk, ostatnimi czasy nie używam go tak dużo jak muszę, jak powinienem, więc ciekawy dla mnie pomysł. Podsumowując, jeśli piszemy dokumentację, istnieją po to też litery. i pamiętajmy, że jak mamy standing desk, to nie oznacza, że musimy z nim stać, a możemy nawet ogarnieć do zmian pozycji. Yy, no, ja teraz sobie przesunę trochę. O, widzicie moją brodę? Ha ha ha. No i to wszystko na dzisiaj. Widzimy się jutro.